Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski, a dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o pewnej L2, która pojawiła się, wyszła na świat i jakie może mieć to konsekwencje, rozwiązania, możliwości. Chciałbym sobie po trochę na ten temat podywagować, jak dobrze wiecie, ja też jestem w temacie World Coina dosyć mocno zainteresowany, ogólnie ta technologia jest dla mnie ciekawa. A ze względu na wczorajsze wystąpienie i wprowadzenie tego, że e, Wordcoin stał się w pewien sposób, już w tym momencie Word e, zmienił nazwę i stał się L2, to już było też e, już planowane. Jest to L2 y, na systemie opartym o optymizm. E, jakby to było już wcześniej planowane, więc e, mamy, wyszła ta wersja. E, ale też pojawiły się pewne zmiany e, tego, co tam się może ciekawego wydarzyć, jaki to będzie mieć ewentualny wpływ na cenę WLD, hmm, więc przejdźmy do rzeczy. Hmm, to zostało ogłoszone to, że obecnie w aplikacji będziemy mogli przechowywać dokumenty. E jeżeli chodzi o Word ID, sam jestem do tego osobiście sceptycznie nastawiony, ale w, w aplikacji Word App mamy mieć podobno dostęp do tak zwanych takich mini aplikacji, które w konsekwencji będą gwarantować to, że każdy użytkownik będzie wymagał logowania właśnie z Word ID, czyli reasumując ci, którzy zostali zweryfikowani w aplikacji tak poprzez skan tęczówki oka, otrzymują tak zwany wirtualny paszport jako, to, jako dowód tego, że nie są E, że nie są botami. Tak, i teraz e, co następuje. Jak widzimy, samort czy nie szybko wystartowała. E, obecnie trendują tam głównie memcoiny, także w głównej mierze te memcoiny osiągają niesamowite stopy zwrotu. Nie podpalajcie się z tym, oczywiście to są wolumeny 2 miliony, 11 milionów. E, e, ale to też nikt nie jest w stanie te 110, 109 tysięcy procent czy 80 tysięcy procent wykręcić, e, ponieważ ta płynność na początku była bardzo mała i no, trzeba na to uważać, tak? Nie podpalajcie się tymi rzeczami, bo te rzeczy mogą po prostu tutaj e, szybko zniknąć. Jest to, tak na dobrą sprawę, pierwsza taka L2, która będzie miała taką możliwość, by odróżnić, że tak powiem, ludzi od botów. Co ciekawe, właśnie dzięki temu wydaje się, że problem takiej weryfikacji pod kątem e, przyszłych airdropów na tej L2 może zostać rozwiązany, ponieważ każda osoba, która się zeskanowała, będzie powiedzmy mieć prawo do claimu e, danych tokenów. E, ja podejrzewam, że w przyszłości wiele pojawi się airdropów związanych właśnie z tym, żeby posiadać te Word ID. Ponieważ tam będziemy mieć bazy tych unikalnych osób, i być może te airdropy mogą w konsekwencji przyciągnąć ludzi do yy, właśnie tego world chaina. Yy, zobaczmy na dzień dzisiejszy, jakie aplikacje yy, są zasilane, że tak powiem, przez World ID. Mamy na sprawę, takie śmieszne jakieś aplikacje, gierki. A ja, szczerze powiedziawszy, nic tutaj nie zauważyłem fascynującego. Oprócz jednego, oprócz jednego rozwiązania, o którym zaraz tutaj mm, sobie powiem, czyli w aplikacji teoretycznie będziemy mogli jakieś grać, e, będzie można prawdopodobnie, właśnie jakieś gierki, widać, że tutaj jest jakieś naśladowanie, powiedzmy, e, odbieraj codziennie ORO e, na World Chain, więc są takie mini aplikacje, że widzicie, klikery, prawdopodobnie, mm, żeby odbierać jakieś tokeny i to jest ewidentnie nawiązanie do Telegrama, więc tam na Telegramie mieliśmy problem z butami. Tutaj prawdopodobnie ten problem z butami zostanie rozwiązany ze względu na to, że każdy claimowany będzie potrzebował po prostu unikalnego Word ID. Bez tego nie da rady. Żeby się dostać ogólnie, jeżeli nie macie skanu, że tak powiem, tęczówki i a mimo wszystko chcielibyście działać na Word Chain, to się trochę abstrakcją, bo jeżeli się zastanowicie nad tym, to co z tego, skoro mamy super chaina, a na przykład możemy bridge'em bez problemu nie mając KYC, nie mając żadnych, mm, że tak powiem weryfikacji tożsamości, mimo wszystko transportować swoje etery, na przykład z sieci Base, czy tam wszystkich innych powszednich takich jak Optimism, tak, Lisk, czy tam nawet widać Reston, e, Polygon i tak dalej, z tego wszystkiego tutaj możecie się przenieść na na world chaina. więc tutaj nie ma żadnego problemu z tym bridge'em, możecie przenieść swoje środki i tam zacząć sobie działać, uważajcie na te koiny. MM ja tylko chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że coś tutaj się będzie działo, tak, i jest to po prostu nowy chain, który w pewien sposób ma tą integrację ludzi i wyeliminuje, na, na pewno w większości przypadków, kiedy będą dropy na nim boty. Obecnie jest jeden projekt jakby tutaj, który jest już mocno wspierany i funkcjonuje. To jest Orb Token, który że tak powiem, każda osoba, która będzie zweryfikowana World ID, może sobie tutaj odebrać 1000 tokenów Orb i to jakby jest zapisane w tym protokole, czyli każdy zweryfikowany użytkownik będzie zawsze mógł tutaj te 1000 tokenów odebrać na dzień dzisiejszy nie patrzcie na to w ogóle, bo tej płynności żadnej nie ma, tu jest dopiero 500 osób, które to odebrało, jest to taki początek, ale chciałbym wam po prostu na to zwrócić uwagę, co się e, dzieje i co ewentualnie może w przyszłości tutaj ten wordcoin nam rozwiązać, e, żebyście po prostu zwracali na to uwagę, bo w moim mniemaniu Zawsze tokeny, które gdzieś tam miały palemkę pierwszeństwa, czy rozwiązania, które są nowe, bo ja podejrzewam, że te integracje będą w przyszłości większe, to będą po prostu pojawiać się bardzo ciekawe rozwiązania. Co ciekawe, na tej konferencji było też przewidziane, że jest przez przekazanych aż 50 milionów WLD. Czyli około 100 milionów dolarów na to na granty, które będą wspierać aplikacje, które będą się tworzyć na World Chainie. Wiecie, obecnie memcoiny, ale w konsekwencji będą tu powstawać projekty, które z pewnością będą musiały mieć integrację World ID. Uważam, że to będzie priorytetowa rzecz, która musi zostać zaadaptowana, więc będzie coś nowego. Pierwszy raz, yy, w moim mniemaniu, w kryptowalutach pojawia się coś, Czego nie było wcześniej, czegoś, co być może zmieni jakieś losy gry. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to się potoczy. Być może się okazać, że to jest po prostu taki um, tylko taki bullshit, nie, nie coś, co, co nie jest potrzebnego w ogóle nam. Ale być może okaże się to coś na tyle interesującego. Ee, że sprowadzi bardzo wiele osób do tego chaina, i wiele osób może być powoli traktowanym jako równi i nie musi walczyć e, z dużą ilością botów, tak? które obecnie, wiecie, e, na wielu chainach macie jakieś snajper boty potrzebujecie jakiegoś szybkiego, hmm, potrzebujecie jakichś szybkich dostawców, żeby jak najszybciej waszą transakcję propagowało. Wiecie, to już jest walka, czasami walka na jakieś. Yy, Zagrywki, a w tym będziecie mieli do czynienia, że tam na pewno zweryfikował się i odebrał to człowiek. To tyle w tym temacie. Chciałem Wam zwrócić na to uwagę. Jeżeli macie te word ID, to nie zapomnijcie sobie powiedzmy tutaj poklejmować takiego orba. Jeżeli chcecie się przenieść, to swoje etery, to możecie przenosić za pośrednictwem tutaj Super Bridge'a. No i na pewno. Nie lekceważyć, ja będę ze swojej strony to głęboko obserwował, jakie to będzie mieć przełożenie na rynek. Obecnie jest to nuda, słabe, w ogóle niezauważalne, ale będę jakby na, że na bieżąco tutaj Wam dawał znać. To tyle w tym temacie, dajcie znać co Wy o tym myślicie, czy jest to innowacja, czy to jest tylko taki, że tak powiem, lanie wody i próbowanie dorobienia jakiemuś zwierzęciu rogów. To tyle w tym temacie. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego dnia. Cześć.